Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Moi drodzy, idziemy dzisiaj wykonywać kolejne zadania. Na pewno pierwsze co zrobimy, to pójdziemy sobie troszeczkę na bagna, żeby dobić nowy poziom umiejętności, ponieważ przyda nam się to, żeby nauczyć się wreszcie kradzieży kieszonkowej. Wybaczcie za to klatkowanie gry, trudno. Dopóki się Gothic nie rozrusza, to tak często bywa. Nie przejmujmy się tym. Tak czy inaczej, witam was w nowym odcinku. Nagrywam dla was właśnie teraz. Czy ja gadałam z Sandrą? Chyba nie rozmawiałam z nią. Może i to i lepiej. Ciekawi mnie, jakbyśmy sobie poradzili z bagiennym golemem, ale chyba nie chcę się z nim jeszcze mierzyć. Ogólnie, moi drodzy, to drugi raz muszę nagrywać do was ten odcinek. Bo to się nazywa Moje Szczęście Głupca. O, to są błotne węże. To wcale nie takie głupie. Okej. Czy ja to otwierałam, ten kufer? O, nie otwierałam go. Ja chyba nie chciałam tutaj przychodzić, bo sobie pomyślałam, że... bagienne... golemy tu będą siedzieć, coś tam. I może coś w tym jest. Ale takiego błotnego węża to ja bym sobie bardzo chętnie... No chodź. No i co myślicie? Pobawimy się z takim błotnym wężem? Dobra, nie zdążył mi trafić. Dobra, całkiem ładnie. Jakbyśmy go sobie tak wzięli w ścianę. No, dawaj, dawaj. Ale nie traf mnie tylko. Dobra, pięknie. Boli mnie tylko, że nie mogę z nich nic wydobywać, ale no trudno. Dobra, czy tutaj coś żyje jeszcze? Te bagienne golemy gówniane chyba tu są. Ale chwilowo ich nie widzę. Ja tutaj za bardzo nie chciałam się kręcić po miejscu tej wody, bo mi się wydawało, że gdzieś tutaj były te właśnie bagienne golemy. Ale no, z tego co widzę, to ich tutaj za bardzo nie ma. Tam jest jakaś jaskinia... A nie, to jest teleport. Jaka jaskinia? What the hell? Dobra, bo ja pamiętam, że się tutaj kiedyś kręciłam chyba i się to dla mnie bardzo złudnie skończyło, bo dostałam zawału przez jakiegoś właśnie golema. Tam jest kolejny wąż błotny. A nawet dwa. Okej. Golema żadnego chwilowo bagiennego nie widzę. Więc myślę, że możemy się zająć w takim wypadku wężem błotnym. No chodź tu. Nie chcę do twojego kumpla iść za bardzo. No normalnie jakby chciał, to bym je mógł trafić, co nie? Dobra. Chodź tu, kolego. Dobra, pięknie, ładnie kryt wchodzi, to lubię. Dobra, prawie mnie trafił. Nic tu nie ma. Widzę, że sobie chyba zaekspimy na błotnych wężach normalnie. Nie miałam tego w planach, bo ostatnio wbiłam to nie na błotnych wężach. Tak, no już mówię ostatnio, no bo tak jak mówię, nagrywałam już dla was raz ten odcinek. Teraz staram się po prostu robić inaczej niektóre rzeczy. Żeby po prostu nie robić tego samego w kółko. Także nie będziemy robić wszystkiego, co robiłam sobie w poprzednim odcinku, nagrywając dla was. Dobra, bo ten błotny wąż będzie miał teraz high grando trochę. Bo jak ja wejdę w wodę, to ona mnie spowolni. No chodź. No, tylko mnie nie traf. Pięknie, już mamy kolejny poziom, moi drodzy. Ja się boję, że ja zaraz tu wejdę na jakiegoś golema. Naprawdę. Mam po prostu zawał, jak sobie pomyślę o jakimś golemie.
Oho, tam już jeden jest, wypatruję. Tu jest wąż błotny. Tak, ja tutaj się kręciłam wcześniej i właśnie tu mnie jeden golem dojechał. Okej, panie wężu błotny, witam serdecznie. Boli mnie, że nie mogę nic z was wydobywać, ale w sumie to pies z tym. Halo, gdzie mój kryt? No, ale nie trafiaj mnie, proszę. No co ten kryt tak nie chce wchodzić? Chyba zaraz bym go do ściany. Już mi nic nie zrobisz. Dobra, ja sobie zrobię tutaj zapis gdzieś tu w ogóle, bo tutaj były te golemy. One mnie ostatnio tutaj właśnie dojechały, jak raz sobie chodziłam po tych bagnach. A co to za szczur Sony jeszcze tutaj? Poważnie? Okej, niewidzialny cios wszedł. Ja właśnie sobie podekspiłam ostatnio na tych szczurach. W ogóle weszłam, moi drodzy, po tej drabinie na górę. Jestem zdania, że chwilowo nie warto tam wchodzić. Bo tam po prostu chwilowo nie ma nic ciekawego. A, tutaj już jest ten szkielet. A ciekawe, jakbym sobie poradziła ze szkieletem, jak myślicie? Można spróbować w sumie. Chociaż mam wrażenie, że to się naprawdę źle skończy. Co? Ja go na hita ściągnęłam? Ja mówiłam ostatnio, że ja... Ja wybierałam łatwy poziom trudności, ale nie sądziłam, że będzie aż tak łatwo. Czy to jest ten szkielet, o którym ja myślę? Chyba tak. Nie myślałam, żeby dzisiaj iść w Explore, ale skoro tak dobrze nam idzie, to dlaczego by nie? Ten szkielet mi za dużo nie zrobił. Co prawda chyba wszedł mi kryt w niego. Ale jak na kryta... To i tak całkiem dobrze poszło, uważam. Dobra, jesteśmy koło magów. Ja ostatnio poszłam właśnie w przeciwną stronę. Znaczy przeciwną. Teraz byłam po jakby za sobą, a wcześniej właśnie poszłam przed siebie. I tutaj właśnie jeszcze jakieś krwiopijce latały i takie rzeczy. Także możemy to sprawdzić. Do tamtej jaskini byliśmy tam teraz w okolicy, ale ja bym tam się nie chciała udawać z prostej przyczyny. Może się okazać, że te bagienne golemy za bardzo się ze mną zaprzyjaźnią. Nic tu nie ma. Gdzie ta krwiopijca zniknęła? Jak tu jesteś? Trafię cię kiedyś? A ty co, zamarłeś? Pięknie. Super exp. To lubię. Niczego tu nie znajdę. Boję się tylko, że trutnie sobie ze mną poradzą za szybko. Ale w ogóle dlaczego nie mam kuszy założonej? Nie mam pojęcia. Dobra. Mam nadzieję, że jakoś te trutnie... Trafię w tego trutnia jakkolwiek. No, prawie mi się udało go zabić jakby z dala od jego kolegi. I w ogóle, znaczy się z dala od siebie jakby. Czarny goblin. No powaga. Trafisz wreszcie tego trutnia. Dobra, musimy się wyleczyć. To jest rzecz pewna. Mam eliksiry siły w ogóle dwa. Nie wiem skąd ja to wzięłam. Aha, wiem skąd ja to wzięłam. Dobra. Taką większą byśmy się napili. I taką. A jeszcze jedną, co mi szkodzi. Ważne to mieć całe HP i nie wybrzydzać. Witam. Witam, witam, proszę. Kto pierwszy na wpierdziel? Ale no przepraszam, gdzie mój kryt jest? Co mnie tak będzie jakiś czarny goblin klepał, nie? Nienawidzę czasami broni dwuręcznej. Wiecie? Czego tu nie znajdę. Czasami jej cholernie nie znoszę. Dobra. Idziemy jeszcze po tego szkieleta, jak już tu jestem. Bo on nie powinien mi za bardzo nic zrobić, a może czegoś pilnuje. To jest naprawdę pojedynczy szkielet?
Na cholerę ten szkielet w ogóle tu jest, że ja tak się wyrażę. Dobra, zrobię zapis, żeby nic mi nie stało. Okej, okay, no i czego on pilnował? Za cholerę, nie wiem, pilnował rdestu polnego. No świetna sprawa. Super drop. Drewnianego bala. Okej, okay. Czy tutaj na górce coś jest? Ja mam wrażenie, że ja tutaj chodziłam już kiedyś. Tylko, że właśnie omijałam coś takiego jak te szkielety. O proszę, cerbery tutaj są. Ciekawe, czy z cerberów mogę coś jeszcze wyciągać, czy nie za bardzo. Dobra, zrobimy to może bez straty HP. Piękna sprawa. Niestety z nich nic nie ma. Tu jest jakaś jaskinia? O kurde, ale ja tutaj nie byłam w ogóle. Ej, no halo, ale ja miałam zamiar robić zadanka dzisiaj, a ja tutaj wchodzę gdzieś w jakieś czeluści. Piekieł. What the hell? Ej, no co? Tu nic nie ma? W sensie... Okej, okay, dobra, nieważne. To na cholerę ja tu przyszłam. Nie wiem, moi drodzy, ale wiem, że będziemy się kierować z powrotem w stronę bagna, bo chciałabym nauczyć się od Alberta kradzieży kieszonkowej. I sporo tych szkieletów, to jest jeszcze jeden. Jakim prawem ty tu jesteś w ogóle? Tak, wtedy mi nie wszedł kryt. Ale teraz wszedł z powrotem, fajna sprawa. Dawaj zardzewiały miecz. Sporo, jeszcze tutaj chyba zombie jest gdzieś. Mi się tak obiło o oczka. Chyba w wodzie siedzi. Czy tam już jest golem? Chyba tak, ale widzę tego zombiaka, więc zajmiemy się jeszcze nim i... zajmiemy się jakimiś zadaniami. W sumie mogłabym nawet sobie coś dojeść, zanim to zombie do mnie przyjdzie. Widzę, że już 13 minut postanowiłam expić. Bez sensu. Dobra, będę tylko biła chyba. Chociaż. No dawaj, zombiaku. Pięknie. Z niego oczywiście też nic nie ma, więc się tym nie będziemy w ogóle zajmować. Okej, przejdźmy sobie tędy. Z dala od golemów, bo naprawdę ja czuję, że to jeszcze nie jest moment, żeby się z nimi bawić. I gdzie ja zajdę, jak pójdę tu w górę? Bo ja już się trochę chyba zgubiłam w tym miejscu. Ach, tu jesteśmy! Dobra! Do tych panów też wypadałoby zagadać. Dzień dobry. Chyba muszę odświeżyć ci pamięć. Haha, nie żartuj sobie. Jest nas dwóch, a ty jesteś sam. No właśnie, kolego. Wybacz, że podsłuchiwałem, ale trudno nie słyszeć waszej rozmowy. Dobra, nie wtrącaj się. Sam to załatwię. No co ty załatwisz? Chyba tak jak z tym Adanosem. A zresztą, nieważne. Chyba jednak zaczynacie mieszać się w zeznaniach. Posłuchaj mnie jeszcze raz. Nie znam żadnego Argosa, ale widzę, że wpuścił cię w niezły kanał. Jesteśmy spokojnymi ludźmi, dlatego nie zrobimy ci krzywdy. Ale uwierz mi, nic nie wiemy o żadnej tabliczce. Dokładnie. Nieźle mnie rozbawiła ta cała historia. O co w ogóle w niej chodzi? Nie udawaj głupiego. Nie wierzę wam. Jak tam chcesz. W każdym razie radzę ci dobrze pogadać z tym Argosem. A najlepiej przyprowadź go tu. Zobaczymy, co wtedy powie. Hehe. Dobre. Okej, no panowie się nie chcą bić. Niestety już mam spoilery, moi drodzy. Wiem, co się wydarzy. Ale no niestety. Tak to jest, jak się nie nagrał odcinek, a bardzo chciałam, żeby się nagrał. No to już nie jest moja wina. W żadnym wypadku. O, tu jeszcze są węże błotne. Tam można iść dalej w ogóle w bagno. Tu nie łaziłam w ogóle wcale. Dobra. Zajmiemy się tym, co ważne. Czas na expienie jeszcze wróci, jeszcze przyjdzie. Spokojnie.
Wkurza mnie to, że muszę robić takie odcinki krótkie. Znaczy muszę, wcale nie muszę, mogę zrobić troszeczkę dłuższe. Ale wiem, że takie dłuższe się ciężej ogląda. Albert, siema siema, naucz mnie kradzieży. Naucz mnie kradzieży kieszonkowej. Jeśli chcesz kogoś okraść, odwróć jego uwagę. Pomów z nim, zagadaj go jakoś. Przy zagadywaniu zbliż się do niego niepostrzeżenie. Zwracaj uwagę na wypchane kieszenie albo na biżuterię. Uważaj także na wszystkich innych dookoła. Obrobić pijanego rzemieślnika to zupełnie co innego niż uważnego handlarza, to chyba jasne. Kiedy cię nakryją, próbuj się wymigać, ale zawsze bądź spokojny. Okej, w porządku. Dobra. Roślinka. Wiem, co teraz, moi drodzy, zrobimy. Przejdziemy się w takim razie do Argosa, bo tutaj jest niedaleko, do obozu paladynów. Naprawdę nie przejdziesz tędy? O matko. Dobra, to pójdziemy tędy. Przejdziemy się do obozu paladynów, bo to chyba będzie naprawdę spoko sprawa. W sensie, na cholerę ja mam teraz próbować iść do teleportu i się tam dostawać jakby do obozu paladynów, skoro możemy sobie po prostu do niego iść i właśnie jeszcze troszeczkę sobie zaekspić. Kusi mnie, żeby iść na tego węża błotnego. W ogóle, ja nie wiem, cholernie mnie kusi takie wybijanie. Ja się chyba po prostu za tym stęskniłam. Oh fuck my... No! No! O Boże, ja mu nic nie robię. Czy panie golemie, zaczekasz tam? Przepraszam na... Ała! Swoją kolej. Chodź tu, wężu błotny. Gdzie mój kryt? I mi zgarną tego węża błotnego. Już wiem, dlaczego tu nie wchodziłam. Jedna bestia mniej. Arm! Mogę tego bagienniaka... Nie, chciałam go wyklepać. Ciągle to potrafię. Fuck my life, no. Czy ich jest tu więcej? Nie, musimy się wczytać. Dobra, już chyba wiem, dlaczego tu nie łaziłam. Okej. Okay. Dobra, zostawię tego węża błotnego w spokoju, bo ten bagiennik się na mnie rzuca wtedy. A ja no nic mu nie zrobiłam praktycznie, także może sobie dam z nim spokój, bo jak on mi wjedzie, to mnie po prostu sprzątnie. Chociaż i tak najgorsze są ogniste golemy, bo one po prostu, ja nie wiem, nigdy nie umiałam się z nimi bić. Jakiś kosmos. Takie uparte, takie głupie, takie cholerne. Chodź tu, panie jaszczurko. Ale ja poproszę jedną jaszczurkę. Ja nie chcę pierdyliady jaszczurek. Witam. No. Dobra, dam jej się trochę... poklepać. A to jakim prawem ona mnie trafiła przed sekundą? Jeden raz to nie powinna mnie w ogóle trafić. W żadnym wypadku. Dobra, może z tobą pójdzie mi prościej. No ale dlaczego ty nie bijesz tej jaszczurki tak jak trzeba? Czy ona mnie nie trafiła teraz? Tak, dwa razy mnie nie trafiłam, może nie zrobiłam uniku. Okej, okay, pocieszająca sprawa. Czy tu gdzieś jeszcze jest jakaś jaszczura? Jest jeszcze jedna. To jest jaszczurka? Tak, witam. Zauważyłam, że od razu po cofnięciu ja nie jestem w stanie wyprowadzić ciosu. W sensie ja wolę sobie tak w nią... No... Dobra, już się dam poobijać, już niech będzie. Nie wiem dlaczego, ale no nie działa mi ta taktyka z wyprowadzaniem ciosu na jaszczurki, jak się cofam i próbuję w nią walnąć. Serio, dziwaczna sprawa. Okej, moi drodzy, czas na odcinku nam mija, a myśmy nie za wiele zrobili.
Dobrze, skoro tutaj jestem, to chodźmy może do Argosa porozmawiać. Wkurza mnie to, że nie zobaczycie mojej normalnej reakcji na to, co się stało. O cholera, niczego tu nie znajdę. Bo ja byłam w szoku, kiedy zobaczyłam to. Wiecie co, ja wiem, że ten dom jest nawiedzony, ale ja potrzebuję się przespać. Do rana. Trup Argosa już zdążył zniknąć, nie wiem, do czego Rosy nie zniknęła. Nie pytajcie. Nie wiem. Nie, po prostu moja reakcja była bezsenna. Jak ja sobie tak przyszłam i no, to sobie wyjaśnimy z Argosem. A tu Argos dead. Dobra, idziemy do Christiana. Miejmy nadzieję, że on coś powie na ten temat. Chociaż wiecie co, bardzo mnie kusi, żeby tą potrawkę zjala. Chociaż to możemy zrobić... Chociaż nie. Dobra, do kanionu. Zrobimy tą potrawkę z Jala. Sprawa z Christianem nam nie ucieknie. Może na spokojnie przejść na kolejny odcinek. Ładnie dzisiaj expa, żeśmy sobie podbili. Dalej mam 7 punktów, bo wiadomo, wydałam na kradzież. Ja nie wiem, czy ja wspominałam na cholerę mi ta kradzież. W sensie chodzi o to, że dzięki kradzieży kieszonkowej będziemy mogli skończyć zadanie przepis na potrawkę z Jala. Bo mają kuchcik. Ukradł ten przepis. No i żeby to ogarnąć, no to musimy umieć kradzież kieszonkową. Chyba żebyśmy kuchcika pobili, ale wątpię, że to byłoby aż tak proste. Możemy teraz też okradać przecież innych ludzi. Może i zręczności nie mamy za dużo, ale wystarczająco. Więc też zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie. Zaczniemy sobie od pana kuchcika. Zobaczymy, co on powie i co on zrobi. Najpierw go okradniemy tak ogółem. Nie doszło do mnie, i mamy przepis. To ty ukradłeś przepis. Co? Jak śmiesz? Przejrzyj swoje kieszenie. Na swoje nieszczęście trafiłeś na kogoś lepszego. Ty zło... Lepiej tego nie kończ. Zejdź mi z oczu. Zejdę ci z oczu. Kucharz, hej, mam twój przepis. Odnalazłem przepis. Doskonale, Jura. Kamień spadł mi z serca. Teraz będę trzymał go przy sobie. Kto go ukradł? Miał go przy sobie twój kuchcik. Co takiego? Co za bezczelny słodziej. Już ja sobie z nim porozmawiam. Oczywiście mam dla ciebie nagrodę. Poczęstuję cię swoim daniem. Pomyślmy. Chyba najlepszym podarkiem będzie potrawka z Jala. Skosztuj jej, a poczujesz wspaniały smak. Okej, okay, nowa reputacja. Sprawdźmy tą potrawkę. Potrawka z mięsa Jala. Teoretycznie tylko 20 punktów trafień. Ale jak ją zjemy, to mamy siłę plus 3. Czy ja jestem w stanie u ciebie kupić tą potrawkę? Nie, nie jestem w stanie. Dobrze, więc ja wolę chyba dla Torbena kupić ten gulasz mięsno-warzywny. Bo i tak musimy Torbenowi coś dać, a ja wolę mu dać coś, co nie daje mi plus 3 do siły, tak? Bo jednak plus 3 do siły to jest dużo. Mamy teraz potrawkę dla Torbena. Zobaczymy, co nam wyjdzie z tej potrawki. Zjedz tą potrawę. Co to jest? Jeden ze specjałów orkowego kucharza. Podobno mają niezwykłe właściwości. Spróbuję. Od razu czuję się lepiej. Dobra, pójdziemy od razu w spanie i zobaczymy, czy naprawdę czujesz się już lepiej. Zobaczmy. Torben? Chwila! Jak się dziś czujesz? Niestety znowu bardzo źle. Już wieczorem wrócił mój poprzedni stan. Nic się nie martw. Poszukam czegoś innego. Jasne, no to idziemy do pana szamana. Do Gorhesa. I zobaczymy, co on znowu teraz powie. No, to nam po prostu nie pomogło. Także, no, zobaczymy. Zobaczymy, zrobimy sobie... Co to za jaszczura? Ała! Dobra, się chyba gdzieś tam zapiszę. Halo,
Ależ mi przywaliła ta jaszczurka, cholera jasna. Chwila. Co to za cholerstwo? Mój przyjaciel nadal jest chory. Jego stan jest naprawdę poważny, ale często najbardziej skuteczne są najprostsze środki. To znaczy? Każ mu się położyć na cały dzień do łóżka. A jeśli to nie pomoże? Wtedy przygotuję coś innego. Okej, dobra. Ty jaszczuro przeklęta, kurna. Mnie dziabła, ona mnie miała na dwa strzały normalnie. Dobrze, panie wojowniku, proszę tak dalej z kosą chodzić, bo to, kurde, ratuje życie. Dobra, Torben, powinieneś iść spać. W ogóle rozwalamy ten tępszak, który dalej nie ma ciała. Musisz położyć się do łóżka. Co takiego? Nie chce mi się spać. Mało mnie to obchodzi. Połóż się, to ci pomoże. Skoro tak mówisz... Dobra, ty idź leżeć, ja idę leżeć również, dobę. Zobaczymy, do rana. I co tam, Torben, z tobą? Już lepiej, nie lepiej? Coś czuję, że gorzej, nie? Jak się dziś czujesz? Nie pytaj. Jeszcze gorzej niż wcześniej. Kurde, zgadłam. Tego leżenia bolą mnie wszystkie kości. Muszę poważnie porozmawiać z Gorhesem. Dobra, zobaczmy, co Gorhes znów powie. Chyba na tym nam upłynie końcóweczka tego odcinka. W sumie udało mi się, jak dla was nagrywałam, zrobić więcej, ale udało mi się zdobyć teraz więcej expa, bo pochodziłam bardziej po tych wagnach, wybiłam kilka tych węży błotnych. Więc nadrobimy to w kolejnym materiale. Sen nic nie dał. Nie możesz dać jakiegoś naprawdę dobrego leku? Trzeba próbować różnych środków. Ta choroba zdaje się dotyczyć duszy tego człowieka. A takie dolegliwości są najtrudniejsze do wyleczenia. Ale nie można tracić nadziei. Prędzej czy później ta mora wyzdrowieje. Na razie weź tę maść. Każ mu się nią nacierać 3 razy dziennie, a potem myć się w sadzawce. Gdyby to nie pomogło, przyprowadź go do mnie. W porządku, dzięki. Okej, no to zajmijmy się tym w taki sposób. I zobaczymy też, co z tego dalej wyniknie. Kurde, ten ork przyczajony, ja ci się stary nie dziwię. Kurde, ta plaga Baliara to jest jakiś żart. Ciekawe, czy ona kiedykolwiek minie w ogóle tej modyfikacji. W ogóle, czy ja mogę z Alinesem o czymś? W kontemplacji. Nie, ty dalej trwasz w swojej kontemplacji. Mam dla ciebie maść. Nacieraj się nią 3 razy dziennie, a potem obmyj się w sadzawce. Czy to naprawdę konieczne? Nie przepadam za kąpielami i jakimiś cuchnącymi specyfikami. Ta maść nie cuchnie, a woda dobrze ci zrobi. Chyba chcesz w końcu wyzdrowieć. Tak, chcę. No to się tym smaruj. Dobra, teraz tak, co mówi mi dziennik? Mam się przespać dobę czy dwie? Dobę, dobra. No to idziemy jeszcze raz dobę. Się prześpimy i zobaczymy, co to da. Torben chyba teraz siedzi całą dobę normalnie w tej sadzawce. Czy on tam stoi? Nie widzę go chwilowo. Torben? Dobra, widzę go. Myje się w tej sadzawce, biedny. Zobaczymy, może mu coś wreszcie pomoże. Torben? Hej. To naprawdę nie mój problem. Czujesz jakąś poprawę? Tak, ale minimalną. Nadal mam wrażenie, jakbym tkwił w otchłani Beliara. W takim przypadku chodźmy do Gorhesa. Szaman musi cię obejrzeć. Chodźmy. No, jesteśmy praktycznie obok niego. Witam. To zapewne twój cierpiący przyjaciel. Tak. Widzę, że jego dusza jest mocno udręczona. Tkwi gdzieś w bardzo mrocznej otchłani. Nie wiem, czy będę umiał mu pomóc. Ta dolegliwość
jest gorsza niż myślałem. Tylko duch przodków może pomóc twojemu przyjacielowi. To znaczy? Duch przodków jest obecny w swoim ogniu. Przy ogniu jego mocy twój przyjaciel powinien znaleźć wytchnienie. Torben ma dom przy tym ogniu. Nie wiem, czy to coś pomoże. To nic. Powinien siedzieć bardzo blisko ognia. No dobrze. Słyszałem radę szamana. Tak zrobię. Dzięki za wszelką pomoc. Mam nadzieję, że to mi pomoże. W porządku. Za kilka dni zajrzę do ciebie. Dobra, skoro za kilka dni, to możemy się zająć teraz innymi sprawami. Sprawdźmy w dziennik. Magiczna bariera to jeszcze sobie to zostawimy. Wilcze skóry... No chwilowo niezbyt. Dostęp do świątyni Adanosa to jeszcze. Tak, to jest inne zadanie. Mistrz Areny. A tak, ich mam do pokonania obydwóch. Kamienie teleportacyjne to potrzebujemy się dostać wyżej. Ale musimy mieć zgodę od Greensa. Tak się chyba ten nazywał? Greens? Czy Grimes? Nie, Greens. Prośba Wulfgara to dopiero w drugim rozdziale. Porwanie mieszkańcy to na razie nic. Ekspedycja... też na razie nic. Droga do Złotych Wrót. To jesteśmy w trakcie robienia tego. Plaga Beliara. To nic. Dziwne spotkanie. Też nic. Uszkodzony portal. Też na razie nic z tych rzeczy. Dobrze, więc zostało nam ogarnianie innych rzeczy. Na przykład właśnie pójście sobie... O matko bosko, pójście sobie gdzie? O Boże, to oboza paladynów. Po prostu trzeba odczekać. Jezus, co ja tak ziewam? Matko i córko. Jeszcze sobie w dzisiejszym odcinku pójdziemy do tego obozu i będziemy sobie tam kontynuować tamtą sprawę w kolejnym odcinku. Nie chcę, żeby ten materiał był jakiś bardzo długi. Wiem, że wam się niewygodnie ogląda takie długie materiały. Przynajmniej nie słyszę za bardzo głosów, że wam się takie długie materiały podobają. Bardziej, że wolicie krótsze. Kilka już takich opinii czytałam, także niech będą faktycznie krótsze. Ja już się będę z wami, moi drodzy, żegnać. W kolejnym materiale, tak jak wspomniałam, porozmawiamy sobie z Christianem, bo z tego, co mi się kojarzy, to dziennik nas właśnie do tego miejsca kieruje. Tak, muszę koniecznie powiedzieć o tym Christianowi. Dobrze, więc Christianowi zawiadomimy o tym później. Ja wam dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.